Na program zaprasza Centralne Muzeum Włókiennictwa, organizator 13. Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Unikatowej oraz 11. Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej. XV Międzynarodowe Triennale Tkaniny, tradycyjnie organizowane przez Centralne Muzeum Włókiennictwa, pozostaje najlepszym forum swobodnej konfrontacji dzieł i twórców. Na swój prestiż pracuje od 44 lat. Triennale to wystawa-konkurs. 130 prac wykonanych w różnych technikach przez artystów z 46 krajów oceniło międzynarodowe jury. Jak zawsze jury miało do dyspozycji medal złoty, 2 srebrne i 3 brązowe. Wybierając pracę, członkowie jury nie znali ich tytułów, nazwisk autorów ani krajów, z których pochodzą. Główną cechą 15. Międzynarodowego Triennale Tkaniny jest jego różnorodność. Oprócz tradycyjnych tkanin jak gobelin mamy hafty, mamy tkaniny eksperymentalne łączące bardzo różne materiały, które niekoniecznie wiążą się z materią tkacką. Brązowe medale otrzymali Peter Horn z Niemiec za pracę pod tytułem Kto to zrobił? Brązowy medal otrzymała także Anna J. von Stuyvenberg z Holandii za pracę Zobacz to, czego nie możesz dostrzec. Brązowy medal przypadł także Joannie Rusin z Polski za pracę Kompozycja na kanwie. I was very surprised that so many. Jestem zaskoczona, że tak wielu artystów w różnym wieku bierze udział w konkursie. Oszałamia mnie różnorodność użytych technik i materiałów, tradycyjne gobeliny, rzeźbiarskie formy trójwymiarowe, nietypowe instalacje tkackie. Gottfried Zempa, bardzo znany niemiecki artysta żyjący w XIX wieku, powiedział, że tekstylia są podstawowym elementem wszystkich dziedzin sztuki. Każdy element tekstyliów może łączyć się ze wszystkimi rodzajami sztuki. Srebrne medale 15. Międzynarodowego Triennale Tkaniny otrzymali Anna Bjorn z Danii za przezroczysty krajobraz oraz Orze Kauskiene z Litwy za pracę pod tytułem Dedykowane ojcu. Miejski Szpital w Wilnie, poślizg, potknięcie, błąd numer 1. My work is dedicated to my father. Moją pracę dedykuję ojcu, który zmarł w wileńskim szpitalu 3 lata temu. Pewnego dnia przyszłam do niego w odwiedziny, ale już go tam nie zastałam. Na łóżku leżała tylko pościel. Ostatni dotyk ojca. Moja praca mówi o bólu, ale też o tkaninach jako idei. Na początku i na końcu naszego życia jest najbliżej nas. Złoty medal Triennale to laur, który w świecie współczesnej tkaniny przynosi prestiż przewyższający wszystkie inne nagrody w tej dziedzinie. Złoty medal 15. Międzynarodowego Triennale Tkaniny otrzymała Teresa Barabasz z Ukrainy za pracę pod tytułem Deszcz na Ukrainie. Artystkę wyróżniono także nagrodą Fundacji Akapi za najlepszy debiut. Moja praca związana z sytuacją na Ukrainie, z agresją Rosji w stronę Ukrainy. Ono mówi o wszystkich, kogo stosuje się wojna, a stosuje się wojna wszystkich ludzi, jakie żyją na terenach Ukrainy. Moja praca jest wykonana ze starych filmów, które zostają w naszej pamięci albo które próbujemy wyciszyć.
To są moje subiektywne wybory. Osoby, które żyły w dawnym reżimie, mają takie pamiątki, które chcieliby raz wymazać, innym razem zachować to, co przeżyliśmy. Ta wystawa jest wyjątkowa, ponieważ obejmuje duże spektrum w jednym miejscu. Jest to największa, najstarsza i najbardziej prestiżowa wystawa konkurs na świecie. Artyści obecnego Triennale pokazują bardzo wiele najróżniejszych technik tkackich. Na sposób tkacki komponują prace z giętkich i twardych materiałów, takich jak kable, rury, meble, druty, taśmy filmowe, plastikowe butelki, gliny, sztuczne futra, drewno. Ale obowiązuje jedna zasada. W pracach musi być obecny przeplot. I jeszcze jedno. Na wystawie są prace artystów zróżnicowanych wiekowo. Jest dużo prac młodych twórców i prezentacje starszego pokolenia. Jedni podglądają drugich. I to jest przyszłość. Aranżacja wystawy Triennale, a aranżacja wystawy ogólnopolskiej tkaniny dla mnie dwie zupełnie inne ekspozycje. Równomierne rozłożenie prac, jednocześnie grupując je w pewne cykle, pewne takie zespoły, które są dobierane na zasadzie podobieństwa, ale na przykład podobieństwa tylko kolorystycznego. Nie podobieństwa krajów, czy kontynentalne podobieństwa, czy technik, stylistyki, nie. Tylko i wyłącznie tworzy pewne klimaty, przez które widz przechodząc ma płynnie odbierać całą wystawę, a każda praca ma podbijać siebie nawzajem. Cudownie się to miesza, cudownie nawzajem na siebie wpływa. Obok rzeczy cudownych, delikatnych, efemerycznych, tak jak Grand Prix, po zdecydowane, mocne, znakomite warsztatowo gobeliny, wielkie formaty. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co mogliśmy tu zobaczyć, począwszy od właśnie tych bardzo młodych studenckich prac na Itacie, po wielkie triennale międzynarodowe, znakomicie zaaranżowane przez Janusza Kucharskiego. I widać, że jest zmiana generacyjna, że jest dużo młodych ludzi, wśród laureatów również. I to nas bardzo cieszy. Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej to najstarsza z wystaw towarzyszących Międzynarodowemu Triennale Tkaniny. Od 1978 roku co 3 lata przedstawia najnowsze dokonania polskich twórców sztuki włókna. W tegorocznej 13. edycji oglądamy 75 kompozycji zakwalifikowanych przez ogólnopolskie jury, w tym dzieła 15 artystów nominowanych do nagrody za najlepszą pracę. Od kilku dziesięcioleci tekstylne medium jest dobrze zauważalne na forum sztuki. Tkanina artystyczna, Polska Szkoła Tkaniny, Nowa Tkanina, Miękka Rzeźba, Sztuka Włókna, tekstylne medium, tekstylny design, tekstylne graffiti. To terminy jakże często pojawiające się w opisach zjawisk występujących we współczesnej plastyce. Cierpliwość jest mi potrzebna właśnie w tych pospiesznych czasach. Zatytułowałam zresztą moją tkaninę Struktura modularna budowana dzień po dniu. I jest to wytkana w sposób tradycyjny na krośnie tkanina unikatowa z preparowanych przeze mnie takich małych modułów, małych elementów z lnów, z papierów czerpanych, z drukowanych ze swoich obrazów płócien i one są kształtowane, a następnie montowane właśnie w tradycyjny sposób na osnowie. Miałam taki dosyć trudny okres i nie mogłam jakby wyjść z pewnych tematów i to mi się tak właśnie kojarzyło z tym, co nas otacza, czyli z tymi ludźmi w klatkach, którzy siedzą i nie mają tego okna na i nie mają tej przestrzeni i nawet jakby ją mogli mieć i to dotyczy tej drugiej strony pracy, to nie zawsze chcą z tej przestrzeni wyjść, bo im tak wygodnie no, po prostu. A
Antony Caron powiedział, że rzeźbą może być wszystko. Ja sobie tak pomyślałam, że w zasadzie w tej chwili wszystko może być wszystkim i lepiej jest robić, niż się nad tym zastanawiać, co się robi. Po prostu sztuka jest działaniem. I ja w zasadzie działam, no pewnie w jakimś obrębie na pewno sztuki włókna, ale wolałabym po prostu nie klasyfikować tego. Niech się dzieje. Paweł Kiłpiński z Poznania jest laureatem nagrody za najlepszą pracę na 13. Ogólnopolskiej Wystawie Tkaniny Unikatowej Łódź 2016. Tkanina nosi tytuł stalowy. Wykonana jest w tradycyjnej technice gobelinowej. Wielkoformatowa, tak nieprzystająca długim okresem powstawania do naszych szybkich i powierzchownych czasów. Niezmiennie zachwyca miłośników tkaniny artystycznej. Wystawy miniatury tkackiej od lat cieszą się zainteresowaniem artystów i publiczności. Kameralne obiekty sztuki są znakomitym narzędziem do przedstawienia, choćby skrótowo, aktualnych zainteresowań artystycznych. Są też wygodnym narzędziem komunikacji w świecie tekstylnego medium. Przeznaczone do bliskiego odbioru, zabawne, prowokujące, pouczające, efektowne formy z treścią podaną w pigułce. Wbrew swojemu formatowi są wielkie, wielkością swojego przesłania. Zawsze przede wszystkim oceniamy pewien indywidualny wkład, na ile prace przedstawione do konkursu są autorską, indywidualną i w miarę przystającą do współczesności wersją tkaniny, która sama w sobie ma charakter dość tradycyjny. Także szukamy tego, co jest nowoczesne w tej tradycji tkaninowej. W tej chwili tkanina artystyczna używa wszelkich mediów. Ja wykorzystałam drut. Co jest istotą tkaniny artystycznej, trzeba powiedzieć? Istotą jest przeplot. W mojej pracy właśnie ja wykorzystałam drut mosiężny, wykorzystałam drut miedziany i myślę, że to jest właśnie tkanina. Każda materia ma jak gdyby inną miękkość i inne napięcia. Trawa ma po prostu jak gdyby mniej tych napięć, inne stal, skała więcej i za pomocą, to są jak gdyby takie pierwsze próby rzeźbiarskie, które uwydatniają ten problem. Miniatura to rozmiar 20x20, w przypadku prac przestrzennych 20x20x20 i właściwie jest to taki makroświat zamknięty w dość małej przestrzeni. Rządzi się ona swoimi prawami. Powinna być taką kwintesencją wypowiedzi artystycznej, może być również szkicem do jakiejś większej realizacji, ale generalnie rządzi się własnymi, bardzo ściśle ustalonymi regułami. Do tej pory robiłam ze szkła, które otrzymałam z Torunia, z Uniwersytetu. Natomiast to jest szkło, które otrzymałam od profesora Starczewskiego, który był moim przyjacielem, profesorem uczelni naszej. I on zajmował się nie tylko gobelinem i grafiką, ale także szkłem, nawet guziki kiedyś projektował. I właśnie to są szkła od niego otrzymane. Bardzo zresztą mnie zawsze interesowało i doszłam do wniosku, że trzeba je wykorzystać, żeby pamiątka była po nim. Nagrodę 11. Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej jury przyznało Konradowi Zychowi, absolwentowi Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi za pracę pod tytułem Wylało się i niedomykanie. Technika haft maszynowy, zszywanie. Źródłem inspiracji dla prac są wszystkie warstwy występujące w naturze. Miniatura tkacka, jak twierdzi autor, jest bardzo precyzyjnym dopowiedzeniem do dużego formatu. Miałem taki okres, ten zaraz po dyplomie, że te tkaniny były bardziej kolorowe, a później stawały się coraz bardziej monochromatyczne, ale jednak no, to się nudzi po krótkim czasie, prawda, i czy gdzieś tam tęskni za kolorem. W
tej chwili jesteśmy na miniaturze tkackiej i można stwierdzić nie tylko różnorodność, zaskakujące zestawienia, co nie zawsze musi być znaczeniem dodatnim, ale rzeczywiście te niewielkie formy są wielkie przez siłę swojego przekazu. Na program zaprasza Centralne Muzeum Włókiennictwa, organizator 13. Ogólnopolskiej Wystawy Tkaniny Unikatowej oraz 11. Ogólnopolskiej Wystawy Miniatury Tkackiej.